życie z dnia na dzień staje się coraz trudniejsze dla pani, dla córki? Tak. Od 5 lat Magda nie wychodzi z domu. Społeczeństwo ogólnie nie zdaje sobie sprawy, że w ogóle taka choroba istnieje. Że może być coś takiego, że można pić wodę i tyć. Chciałabym chodzić, ale nie mogę, bo nogi nie wytrzymują. Ludzie myślą, że ja się obżeram. A ja się nie obżeram. Nie wiem, ciągle tylko warzywa i warzywa. Bo ludzie myślą, że ja te... W ciągu ostatnich kilku lat ta waga rośnie bardzo szybko? Tak, teraz rośnie bardzo szybko, tak. Ile teraz waży córka? No nie była ważona ostatnio, bo nie ma wagi, żeby ją zważyć. Ale myślę, że ponad 200 kg, skoro łóżko miała do 180 i łóżko pękło, to przypuszczam, że ponad 200. Staram się zrobić wszystko, żeby Magda tak nie tyła. Jestem bezradna. Czuję niemoc, złość. Nie wiem, jakieś pretensje, nieuzasadnione, nie wiadomo do kogo. Jakie teraz córka ma choroby współtowarzyszące? Wszystkie. Niewydolność oddechową, niewydolność krążeniową. Ma cukrzycę bardzo silną, hipoglikemię. Ma bardzo duży kwas moczowy, co niszczy jej stawy. Ona nieraz ma takie bóle, ona nie chce mówić, ona jest bardzo cierpliwa, ona ma bardzo wysoki taki próg bólu. Ale ja widzę, jak ona cierpi, jak ją boli. Dobranoc. Śpi spokojnie. W kuchni, w szafkach. Są jakieś produkty w ogóle, czy ma pani to poukrywane? Nie, mamy tu produkty, takie, które są w zasadzie niejadalne dla niej. Jadalne są tylko chlebki ryżowe, jakieś, tu są ryże i tak dalej. Tutaj mamy tylko herbatę. No i koniec. I koniec. A gdzie jest reszta rzeczy? Cała reszta jest tutaj. Przerobiliśmy dom, tu mamy zamek cyfrowy. I tu mamy zrobioną taką śpiżarkę. Czyli Ewa tu nie ma wstępu? Nie. Podejrzewam, że gdybyśmy Ewę zostawili z pełnym dostępem do wszystkiego, żeby się chyba zajadła na śmierć.